Siema, witam was w kolejnym odcinku z serwera Ervelia. Nie będę w tym odcinku jakoś za bardzo energiczny, można tak powiedzieć, bo znowu jestem chory, ale za to mam przynajmniej zwolnienie na tydzień i w ten czas, jak nie będę leżał w łóżku, to będzie można trochę pograć. No a leżenie bez przerwy w łóżku średnio się bija z celem, bo czas mi będzie leciał strasznie wolno, no i w nocy nie będę mógł spać, więc chcę wykorzystać trochę tego czasu chociaż na Bettina i coś tam sobie popykać. Musimy za to się dawać tego badacza, bo daliście mi znać, że no artefakty to ja muszę oddać o tym poziomie, a z tego co mi się wydaje, to one nie powinny być jakieś drogie, bo je się wytwarza z tych odłamków plus jakieś tam ulepszacze, także to powinniśmy bez problemu sobie oddać, a tutaj każdy artefakt daje praktycznie jakiś bonus, więc no będzie trzeba to oddać, tylko będę musiał jeszcze ogarnąć, gdzie wytwarza się te eliksiry badacza, bo one będą potrzebne i chyba do tego też są potrzebne spiralki. Tak właśnie, więc artefakty sobie wytwarzamy tutaj w tworzeniu przedmiotów, artefakty i tutaj są te wszystkie artefakty, tutaj są też eliksiry badacza, to są eliksiry badania, aha, do artefaktów, dokładnie i 10 eliksirów Loga, tęczowa perła, 15 odłamków, no troszkę te eliksiry kosztują, znaczy może to nie jest jakieś bardzo dużo, ale na no, tych eliksirów badacza mam 214, więc nie za dużo mógłbym na razie wytworzyć. I tutaj też są spiralki, 25% i 50%, to idzie spirala czasu 50%, która też pewnie trochę kosztuje, eliksir biologa i zwój egzo i zmniejsza czas o 2 godziny 30 minut, więc tego by się przydało trochę zrobić, ale na razie cienko z kasą, więc po prostu chyba skupię sobie te artefakty, żeby oddawać stratę 2 godziny, a jak będzie troszkę lepiej z kasą, to wtedy zrobimy sobie te spiralki, eliksiry i oddamy to trochę szybciej. Jest też mały problem, bo nie ma już tych lodowych wilków na mieście. Wcześniej biegam cały czas na tej pieczęci lodowego wilka, bo ona po prostu na mieście była i to był opłacalny wierzchowiec, ale teraz już nie ma żadnego, bo one były chyba z jakiegoś tam eventu, więc to już się ludziom po prostu pokończyły. I póki co mam tylko to startowe manu, które daje 15 na potwory, czyli mniej o 15 od tamtego wilka. No i ten wilk daje też 15% na dungi, a to manu nie, więc chyba będę musiał biegać na tym, bo w ISie dużo lepszych wierzchowców nie ma, tam może ten 20 na potwory i nic poza tym, to nie będę dawał 500 SM za 5 na potwory, więc nie wiem, co na ten moment mam zrobić, ale zaraz startuje event walentynkowy, więc może z niego jakieś wierzchowce będą leciały. A no i poza tym kupiłem sobie hełm, ten stalowy hełm smoków plus 8 za 20 won, więc myślę, że dosyć fajna cena, bo na ulepszanie tego na pewno wydałbym dużo więcej. Nie wiem, o co chodzi, ale tak jak te magiczne metale, znaczy magiczne kamienie i mistyczne kamienie, były przez długi czas po 40 kk i ta cena się trzymała, to teraz wcześniej podskoczyło do 50-60 kk za sztukę, teraz już są po 90, nie wiem dlaczego one tak idą w górę, ale no trzeba się dostosować do tego rynku. Spróbujmy sobie ulepszyć ten pas, bo póki co mam chyba ulepy, nie wiem ile mam pereł, ale smoczych elementów mam 10, pereł też mam trochę, więc powinno wystarczyć i zobaczymy do ilu się da podbić. Na razie tutaj idzie tylko jeden element, jest 75%, więc na spokojnie i ten pasek teraz daje 85 wartości i 10 za potwory, zobaczymy kiedy to będzie skakać, wartość ataku już podskoczyła i teraz jeszcze dochodzą potwory, więc spoko. To jest próba na plus 4 chyba, więc git na plus 5 i na plus 6, tak? Tak, na plus 6 już idą pierścienie Harosów, ale myślę, że mogę sobie dokupić i tą jedną próbę zrobimy. Okej, dwie sztuki kupione, więc próba na plus 6, tu jest 45%, więc nie za dużo, ale może akurat się uda. I się udało, więc pasek jest plus 6 i tu już mamy 12 na potwory, 105 wartości. Nie pamiętam ile było wartości, ale było na pewno 10 na potwory, więc doszło nam 2 na potwory i coś około 20 wartości ataku, nie jestem nawet pewien ile do końca. Nadal to nie jest za duży przeskok, ale dopiero pewnie na plus 9 będzie jakiś solidny. Na plus 9 będzie dawać 15 na potwory, to nadal nie jest jakoś dużo, ale zawsze jest to już coś. Możemy też sobie ruszyć jakiś inny item, dopóki mam te symbole. Tutaj idzie tylko wartość ataku, odporność na potwory, w kolczykach są potwory i w butach są potwory. Myślę, że największy sens będą miały teraz kolczyki, także możemy je sobie ulepszyć, zobaczymy na ile się tam uda. Także na plus 3 nie udało się, kolejna próba na plus 3 nie udało się, to jest 75%, nie udało się za trzecim razem i dopiero za czwartym razem udało się na plus 3, gdzie tam było 75%. Poważnie? Te artefakty są po wonie? To ja idę się tam wrócić i zobaczyć, co było potrzebne na wytworzenie ich. Więc tak, tutaj idzie. Ten odłamek artefaktu lodu jest w różnych cenach, ale to po 25 kk za sztukę idzie znaleźć. Matowe lody, kawałki lodu to powinno... Nie powinno to być drogie, chociaż matowe lody czasami są drogie na takich serwerach. Mistyczny kamień to jest po 90 kk, czyli 180. Ta zielona esencja, nie wiem ile teraz, ale w okolicach 25, czyli 50 kk, to już mamy 230, z tym to powiedzmy 255. 25 karmy, no to już wychodzi z pół wona, plus 2,
plus te itemki. No nie wiem, mam nadzieję, że 600-700 kk to wyjdzie, to nadal chyba lepiej wytwarzać to samemu niż skupować. Na ten moment i tak nie mam funduszy, żeby wytworzyć te artefakty, więc idę spać, jutro pobiegam sobie trochę czada i demerkę i jak będzie trochę kasy, to powytwarzam sobie te artefakty i zacznę to powoli oddawać. Mamy mały zastrzyk gotówki, więc wytworzyłem sobie trochę tych spiralek czasu, wytworzyłem sobie też trochę eliksirów badacza. No i nie jest to tanie za bardzo, ale mimo wszystko trzeba to wytworzyć i oddamy sobie w tym momencie ostatni artefakt lodu i tak, eliksir i dwie spiralki, możemy sobie to oddać. Ten 25 won, aha, spaliłem na 90%, super. Więc oddajemy sobie jeszcze raz ostatni ten artefakt i dostaliśmy 3% średnich, 5% niwelacji bloku i 3% na nemerkę. No i wydam jakieś 25 won na trochę tych spiralek i trochę tych eliksirów, co wystarczyło mi na oddanie tych artefaktów lodu. I wystarczy mi, no prawie wystarczy na oddanie jeszcze jednego artefaktu, więc mimo wszystko, żeby oddać te wszystkie, to myślę, że z ponad 200 won musiałbym wydać na wszystkie te spiralki, eliksiry, wytworzenie tych artefaktów i tak dalej. A na ten moment oddam sobie chyba tylko jeszcze te artefakty Herosów, bo to jednak daje 4% na władców oraz 3% na Chena, także to by mi się przydało. I chyba sobie je wytworzę, będę musiał też wytworzyć trochę więcej tych spiralek i trochę więcej eliksirów, no ale myślę, że warto, a resztę artefaktów oddamy sobie z czasem. Na ten artefakt Herosów potrzebujemy odłamek artefaktu Herosów, który nie powinien być jakiś drogi. Tęczowa perła, która kosztuje teraz około 150 kk za sztukę. Księga zwierzaka, która kosztowała po 20 kk za sztukę, ale mogła już pójść w górę. Zaczarowanie atrybutu nie powinno być jakieś drogie, zresztą mam tego ponad 100 sztuk. Dwie czerwone esencje, które pewnie około 20-25 kk za sztukę. I mikstura zarania, ja mam tylko 3 i one też nie powinny być jakieś drogie. Także rozejrzę się na rynku i pokupuję te przedmioty lub zobaczę po prostu, czy są te artefakty Herosów na rynku i jeżeli będą tanie, to kupię je już zrobione. A przyznać, że ten badacz nie jest jakiś tani, bo poszło mi kolejno około 30-40 won, a to tylko po to, żeby wytworzyć te artefakty Herosów. I teraz tak, artefakty Herosów muszę wytworzyć 45, więc wytworzę sobie za wszystko, bo tam jest 90%, więc może trochę popalić. I teraz tak, jeszcze raz artefakty, eliksir badacza to chyba 42, czy ja jeszcze potrzebuję, nie pamiętam, czy te perły też idą na wytwarzanie spiralek, ale chyba nie, więc dobra, wytworzymy sobie na razie 60 tych spiralek, dobra, powiedzmy, że 60 i tutaj nam wystarczy na 30 tych eliksirów, dobra, to też sobie wytworzymy i na pewno będziemy mogli sobie oddać teraz wszystkie te artefakty Herosów, ale kolejnego jeszcze oddamy, bo zabraknie mi eliksirów i spiralek. No i został nam do oddania ostatni artefakt, więc przekliknijmy go sobie. Został mi w sumie jeden artefakt, więc no prawie dobrze wyliczyłem. Dobrze, że wziąłem te 10 na zapas, bo 90% to przy moim szczęściu to i tak jest mało, ale artefakty Herosów oddane, te bonusy zostały nam przypisane, także myślę, że to powinno nam sporo dać. No i co? Tą resztę artefaktów oddam sobie z czasem. Na pewno trzeba te wszystkie oddać, ale no trochę to zajmie, bo każdy artefakt daje fajny bonus, do tego na koniec dostaniemy 2% ataku oraz obrażenia na wyprawach, także to nam da na pewno dużo, ale tak jak mówię, nie jest to za tanie, szczególnie jeżeli się oddaje z eliksirami i spiralkami, dlatego to oddamy sobie po prostu z czasem. A do tego też będzie trzeba zacząć oddawać tutaj kolekcjonera, bo tutaj mamy te smocze dziedzice wszystkie, mam oddaną 4 i 5 i podejrzewam, że ta 1, 2, 3 powinny być trochę tańsze, chociaż no ta 4 wygląda na taki tańszy i 5 też wygląda dosyć tanio, także to mogą być nawet droższe, bo to idą jakieś kwiaty północnego wiatru, skażony pył, ta nieskazitelna łza, nie wiem po ile jest, więc to pewnie będzie trochę kosztować, ale to też oddamy sobie trochę później, na razie szkoda mi kasy. I też te bonusy są jakieś super, tu dochodzi 50 wartości, tutaj dochodzi 5 na potwory, tutaj 3 średnich. Wiadomo, że to będzie trzeba oddać i tak, ale myślę, że zrobimy to trochę później, tylko że no i tak będzie trzeba to ruszyć, bo no jednak to są darmowe bonusy, znaczy no nie darmowe, ale takie, które można zdobyć jeszcze. I tutaj u Sonhae mamy jeszcze coś takiego do oddawania jak badania Sonhae. I tutaj są jakieś receptury grzmotu, które dają na przykład 7 na potwory, tutaj jakieś 70 wartości ataku i to też pewnie będzie trzeba oddawać, tylko będę musiał się zorientować, skąd te receptury lecą, bo one chyba dropią z jakichś bossów czy coś, ich się raczej nie wytwarza i no i będę musiał ogarnąć, o co tu chodzi i czy jest w ogóle sens na tym etapie to oddawać, bo jeżeli się okaże, że to na przykład kosztuje
kosztuje, nie wiem, 10 won za sztukę, to nie będziemy tego ruszać. Ale to i tak pewnie tylko wspomnę o tym teraz i potem o tym zapomnę, bo i tak mi się nie będzie chciało oddawać. I tyle usłyszycie o tych recepturach w tym odcinku. Na mieście pojawił się wierzchowiec, który daje dokładnie te same bonusy, co ten wilk, którego miałem do tej pory. On jest za tydzień za 25 won, ale nie będę go raczej kupował, bo jutro startuje event walentynkowy i od jutra te wierzchowce będą normalnie do zdobycia ze skrzynek, więc pewnie one będą tańsze. Dlatego nie opłaca mi się dawać tych 25 won za w sumie kilka godzin gry. Dokupiłem też sobie taką nakładkę za 5 won. Ona nie ma bonusów, ale wygląda ładnie. A w tej nakładce bonusy zostały mi już tylko na 3 dni, więc po prostu gdy będę przedłużał bonusy, to wybonuję sobie tą nakładkę, gdyż jest no, sporo ładniejsza niż to. Tak się prezentuje ten walentynkowy lizak. Event dopiero co wystartował, więc znalazłem tylko takiego na 20 godzin. Za 2 wony, więc go sobie kupiłem. Myślę, że w te 20 godzin pojawią się już nowe na rynku. Mamy naszego walentynkowego NPC, więc zobaczmy jak tutaj, a tutaj jest darmowy item shop, który czy mi się przyda teraz? Jeszcze mam ten swój, więc nie będę odbierał. W sumie to za te 2 nie będę mógł zabrać. Walentynkowa atmosfera PVM, ale to 250 odłamków, 500k. No na ten pierwszy powiedzmy stopień mogę to niby oddać, ale czy jest sens, czy co dostanę z tych bonusów? No bo szkoda mi wydawać na przykład kasę, żeby to rozwinąć tak na maksa, bo to jest chyba tylko na tydzień. Ale no dobra, oddajmy sobie ten pierwszy taki, nie wiem, stopień. Aha, tutaj dalej do odłamki i jeden won. To się będzie tylko tak zwiększać. Daje mi coś w ogóle ta atmosfera teraz? Gdzie oddaję? Gdzieś tutaj chyba, nie? Zwiększona pojemność magazynu. Ogólnie mam katar, więc może tak trochę dziwnie by słychać. Nie. Tutaj nie ma tej atmosfery, nie mam pojęcia. A tu jest walentynkowa atmosfera. Jedyna potwory, 5 wartości ataku. Dobra, to coś tam daje. I to jest na 11 dni, 12 godzin. Niby jest co oddawać i może to sobie poddajemy, ale zobaczę jeszcze. Najpierw zajmiemy się tak, róże walentynkowe, co tutaj, to się wytwarza po prostu za przedmioty i za te róże będziemy mogli dalej sobie coś wytwarzać. Więc zobaczmy jak to wygląda, tworzenie przedmiotów. Skrzynie walentynkowe, na razie mnie interesują szarfy i szaty. Szarfa walentynkowa, która jest ta diabły? Ta jest ta diabły. Metale, odłamki kamienia, tęczowe perły, odłamki energii, to jakieś super drogie nie jest. To tak z pół woda wyjdzie ta szarfa. I szata aury, no pewnie z 200-300 kk. I no nadaje chyba te same bonusy co wcześniej. Dobra, to ja idę to sobie wszystko skupić, to co mi potrzebne. I wytworzymy sobie troszkę tych szarf i szat aury. I zobaczymy, czy uda się wbić jakąś sensowną. Kupiłem sobie tego wszystkiego dosyć sporo, żeby nie trzeba było się wracać. Mam po 100 sztuk chyba wszystkich potrzebnych przedmiotów, więc tworzenie przedmiotów jeszcze raz. Szarfy i szata i czy tutaj nie zapomniałem przypadkiem o czymś? Odłamków, no dobra, odłamków mam mniej niż tego wszystkiego, ale i tak tego jest sporo, więc możemy sobie wytworzyć troszkę tych szarf. W sumie przeklikam sobie tak kilka i będziemy je sprawdzać po prostu. 11 potwory, 8 diabły, 5 średnich, słaba. To też jest słaba. 5 potwory, 8 diabły, słaba i to też jest słabe. No dobra, wytwórzmy sobie jeszcze tak powiedzmy z 5. 6 średnie z zawartości, kurde, to słabo to wchodzi z tego co widzę. Dobra, wiecie co, ja sobie to przeklikam trochę, o kurde, ta byłaby fajna, gdyby nie wartość ataku. Przeklikam sobie trochę tego samemu i zobaczymy się, jak uda mi się wbić jakieś sensowne, a najlepiej po 2, bo jeszcze na ninja. No i w sumie wydałem jakieś 50 won, prawie, na wbicie jakichś nawet nie super tych czarf i szat aury, bo szarf mam taką, 9 potwory, 12 diabły, 10 średnie. 110 wartości, 11 potwory, 8 diabły, 11 średnich, 110 wartości i walentynkowe szaty aury, 65 wartości, 9 potwory i 60 wartości, 10 potwory. Reszta bonusów to tam nas średnio interesuje, więc te lepsze sobie ubiorę na woja. To tutaj, które jest lepsze, tu jest więcej potworów, tu jest więcej diabłów, no w sumie podobne są, więc chyba wezmę, nie wiem, tą i tą szatę aury powiedzmy. No i dobra, tą szarfę mogę sobie na razie gdzieś odłożyć, to idę przełożyć na ninja i chyba tyle. Dokupiłem też sobie takiego wierzchowca, bo on daje te same bonusy co ten lizek, tylko że on jest na 45 dni. Więc żeby ci tak wierzchowiec szybko nie kończył co chwilę, no to przyda mi się taki. Mam jeszcze 2 smocze elementy, więc możemy sobie spróbować ulepszyć kolczyki na plus 4. Tu idzie na razie jeden smocze element, więc pierwsza próba nie udało się i za drugą się udało, więc zawsze coś to da. Póki co idę sobie odpalić jakiegoś krótkiego streamka i pobiegam trochę dungi. Ale jeszcze zanim to kupimy sobie trochę tych róż. Myślę, że nawet za wszystko możemy to sobie skupić i za co to jeszcze mogę za to. Wytworzę tego jak najwięcej, żebyśmy mogli po prostu z tego zrobić sobie skrzynki. Tego nie mam dużo, ale też sobie powiedzmy możemy wytworzyć. A to mogę jedno, dobra, nieważne. Tego też nie mam za dużo, więc sobie nie powytwarzamy tego też. I czy ja mam coś tutaj jeszcze? Aha, nie mam już odłamków.
dobra, to idę sobie to kupić i wytworzymy sobie tego troszkę więcej. Troszkę się tego zebrało, mamy prawie 800 róż, więc powytwarzamy sobie teraz te skrzynie walentynkowe. I tutaj też są odłamki, które pewnie już nie mam za dużo, mam 700, tu idą dwie, no zabraknie mi tak z drugie tyle. I mogę tu gdzieś wpisać, ile chcę otworzyć ich w ogóle? Nie mogę, dobra. Na razie mogę wytworzyć 400. Jak dokupię odłamki, to będę mógł wytworzyć mniej więcej drugie tyle, więc myślę, że wytworzę ich sobie po 250 i na razie to zostawimy, bo nie ma sensu chyba tego otwierać. Można było w ogóle podać ilość, po prostu tutaj jest przycisk, gdzie to jest podaj ilość i tam się po prostu liczby będą wybawiać, jak to polega, nie będę tłumaczył. Tylko ja po prostu byłem ślepy. Mamy po 261 tych szkadułek i zobaczmy, co z tego leci w ogóle. Na pewno leci z tego jakiś is. Tutaj lecą te lody, które na razie, które i tak w sobie średnio używam. Lecą te pierścionki, ale one są na 3 dni. W sumie niektóre są też na 7. I poza tymi pierścionkami coś leci? Czy... Nie, to tylko pierścionki, to myślę, że taki średni sens był wytwarzania akurat tych szkatułek. Co leci z kolejnych? Tutaj leci już nakładka Bushido, która może troszkę kosztować. Gdzieś, to jest od poziomu zwierzaka 110. To myślę, że nawet mi nie będzie potrzebna, bo mniej więcej da chyba ta naczena, chociaż nie jestem tego pewien. Walentynkowa szarfa i smoczy znak. To na pewno mi się przyda jako odpał, jeżeli się cały ten eventowy pokończy. I co leci z tej ostatniej? W ogóle lecą to jakieś kostiumy, coś tego typu. Tu leci walentynkowa szarfa, tu leci wierzchowiec i... Tu leci też amulet, więc chyba wszystko z tego mi tak będzie średnio potrzebne później, więc w sumie jeszcze zobaczymy, ale na pewno te skrzynki troszkę poczekają i jak będą droższe, to albo to sprzedam, albo po prostu wtedy będę otwierał i albo sprzedawał odpał, albo zostawię dla siebie, ale pewnie też pod koniec eventu postaram się ich wytworzyć trochę więcej. Yo, witam bardzo serdecznie na Chenie, gdzie kupiłem sobie cały odpał i aktualnie w Chena bijemy 470k, więc ten damage naprawdę mocno się zmienił, no, ale tak jak mówiłem, kupiłem praktycznie cały odpał, mam tą walentynkową szatę, mam walentynkową szarfę, kupiłem też lepszego pecika, bo nie był drogi, te walentynkowe są drogie i one są jeszcze lepsze, ale no na to już by mi było szkoda kasy, bo tam dojdzie tylko 5 na potwory i 25 wartości. Przypomniałem sobie też o przedmiotach ślubnych, więc założyłem ten naszyjnik, który daje 100 wartości ataku, no i tutaj w tej liście bonusu możemy zobaczyć, że przedmioty ślubne nie są zaliczane, bo mogę ubrać jeszcze jeden, tylko że nie wiem, czy jest jeszcze jakiś, który daje coś na damage, nie pamiętam. I pobiliśmy ten czas staczenie i aktualny rekord to 7 minut 52 sekundy. Znaczy 7 minut 34, bo pobiłem go jeszcze raz, tylko że po prostu nie odświeżyło i muszę wyjść z Dunga. I no, 7 minut 34 sekundy. Wcześniej było 8 minut 19 sekund, także jest prawie minuta różnicy. Z dungeonów też podczas eventu dropią te skrzynie walentynkowe, z Chena lecą akurat po dwie. Otworzyłem przez przypadek, przecież klikałem te przyciski, dobra, nieważne. I tutaj jest od Paula leci chyba tylko diabelski amulet i ta skrzynia zestawu miłości. Wydaje mi się, że te skrzynki nie będą jakieś super drogie. Ale jakoś tak, nie wiem, 200-300 kaka za sztukę, może coś koło tego, więc zawsze to jest dodatkowy pitot. W ogóle co mi poleciało z tej jednej, karma zwierzaka, super. Nie pamiętam, czy wspominałem, ale 1 marca startuje akademia, na którą się prawdopodobnie wybiorę. Więc jeżeli interesuje was ten temat i chcecie zobaczyć, co się zmieni na akademii, to polecam zajrzeć na forum. Wybiegałem wczoraj trochę Chenów, około 30 tak myślę, więc trochę dropu się powoli zbiera, bo też trochę tych smoczych elementów, więc zaraz będziemy mogli spróbować ulepszyć trochę ekwipunek, a na razie czekam sobie na respie, bo z respów, znaczy od tych władców, którzy są na mapach, lecą też inne skrzynki i ten drop mam wrażenie, że wygląda trochę lepiej, no leci więcej tych esencji, leci więcej różnych rzeczy, jakieś te kamienie, które są w cenie, leci smoczy sygnet na tydzień, leci ta skrzynia walentynkowych barwników, jakieś SM-y, także ten drop wygląda, myślę, że ciekawe niż z tych skrzynek z dungeonów, także po prostu muszę wrócić sobie na respy i trochę tych bossów pozbijać, ale też zauważyłem, że więcej ludzi teraz stoi na tych bossach niż było to przed eventem. Udało mi się zbić 4 bossy na tym respie, więc póki co mamy 14 tych szkatułek, będę to sobie powoli zbierał, tylko muszę zerknąć na forum, czy któreś z tych szkatułek w ogóle znikają po evencie, tak samo te, które wytwarzaliśmy, bo jeżeli znikają, to nie ma sensu tego zostawiać, no bo to po prostu zniknie, a właśnie wolałbym to sobie chyba zostawić lub po prostu sprzedać, bo nie wiem, czy jest sens to teraz otwierać, jeżeli odpał z tego jest tani. Tak, niestety ogarnąłem, że wszystkie te skrzynie niestety znikają, także prawdopodobnie wystawię to sobie na sklep, bo nie wiem, mam nadzieję, że to będzie w cenie, ale zaraz zerknę, ile to mniej więcej kosztuje. Jeżeli chodzi o te skrzynie eventowe, których mam najwięcej,
To jest tylko jeden sklepik z nimi, gdzie stoją po 60 kg za sztukę, więc one raczej za dużo nie będą warte i też wątpię, że ktoś to kupuje. A szkoda, bo z tego leci jednak jakiś odpał, kiedy lecą te pierścienie siły woli, które dają fajne bonusy i one są drogie z tego co wiem, na 3 dni, na 7 dni. No ale poza tym leci całkowity syf z tej skrzynki, z tych innych co tu leciało. Nakładka Bushido, jakieś te walentynkowe szaty, poczy znak. No dobra, może to nie jest jakieś drogie, szczególnie przez to, że poza odpałem leci tutaj całkowity syf. I tutaj leci walentynkowy lizak, który też powie teraz będzie za dużo warty, więc no i tak to będzie trzeba zaraz otworzyć i tak, no bo jeżeli to znika po evencie, to bez sensu to trzymać. Te szkatułki są niby trochę więcej warte, chociaż te skrzynie walentynkowe są w różnych cenach wystawione, więc tak naprawdę nie wiadomo ile to jest warte, bo stoją i po 200 kk, i po 700, po 400, więc i też nie ma ich za dużo na rynku, w sensie no są wystawione w takich pojedynczych ilościach, także wydaje mi się po prostu, że tego też się nie opłaca sprzedawać. Za to te skrzynki stoją trochę lepiej, bo one tam trzymają cenę około 700-800 kg za sztukę, więc to może być trochę warte. No i tutaj jest już lepszy ten drop, także może dlatego. Także te skrzynki sobie na razie zostawię, w ogóle będę biegał respy, będę bijał, nie mogę się wysłowić, będę biegał respy, będę biegał dungi, więc po prostu sobie tego trochę nadrobię i prawdopodobnie otworzymy to na sam koniec. A te skrzynki możemy sobie teraz otworzyć i zobaczymy co z tego w ogóle poleci, jeżeli chodzi o odpał, bo nie ma sensu sprawdzać tej reszty, bo tutaj lecą jakieś te lody, ryby i tak dalej, to jest tak nic nie warte, także otwórzmy to sobie. Poleciały nam tutaj jakieś pierścionki na 3 dni, 7 dni, 3 dni i 3 dni. Jestem ciekaw, ile to jest warte. Może jakieś zostawię sobie, bo one jednak dają sporo. I otworzymy sobie też te kolejne. Mógłbym otworzyć to w sobie w ostatni dzień eventu i te pierścionki miałyby najlepszą cenę wtedy prawdopodobnie, ale no już trudno. Otworzymy sobie też to i tutaj poleciał smoczy znak dwa razy i nakładka Bushido. Nakładka Bushido, ona jest pewnie tak, dla zwierzaka domowego. Także wydaje mi się, że mój Chen. Znaczy, gdzie jest ten zwierzak domowy? Ten Ervelion daje jednak trochę więcej, tak mi się wydaje. I otwórzmy sobie teraz te ostatnie skrzynki, co z tego poleci. Dwa walentynkowe lizaki, to mogę go sobie dać na ninja. Walentynkowa szata, smoczy amulet. No trochę tego odpału jest, będę musiał sobie to poprzyglądać. Co jest lepsze od tego odpału, który mam teraz i tak dalej. Sobie to wszystko pozamieniać, a resztę po prostu wystawimy na sklep. Tak naprawdę dużo tego na sklep nie wystawiłem, bo podmieniłem sobie cały ten odpał na woju, bo on jest jednak dużo lepszy niż ten, który ja miałem. I nie wiem dlaczego wcześniej go nie kupiłem, bo on jest mega tani. I aha, ten jest smoczy znak, jeszcze sobie użyję, bo on jest do rogu. Aha, mam diabelski pakt. Dobra, to tego sobie nie użyję, niech sobie leży. I co? I na ninja też sobie podmieniłem większość tych rzeczy, bo w sumie czemu nie? Skoro to i takie stanie, a da mi to fajny odpał na ninja, bo ona jednak sobie średnio radzi z tą numerką. No i co? Trochę odpału znowu doszło do tego wojownika, jest lepszy, więc pewnie znowu się wybiorę na Chena i zobaczymy jaki teraz ugramy rekord i jaki będzie damage. Ale zanim jeszcze to spróbujemy podbić sobie trochę ekwipunek, bo trochę nadrobiłem tych smaczych elementów, ale tęczowych pereł mi prawdopodobnie zabraknie. Ale to najwyżej może wystarczy kasy, żeby dokupić jakieś te parę sztuk, bo mamy niecałe dwa wony. Także ruszyliśmy ostatnio te kolczyki, więc spróbujemy podbić je dalej. Fajnie byłoby ulepszyć to do plus 6 chociaż. Także próba na plus 5, 55%, nie udało się, nie udało się, przedmiot został ulepszony. Aha, na plus 6 już idą większe ilości tęczowych pereł oraz pierścienie herosów. Także na razie tego sobie dalej nie ulepszymy, zostawimy plus 5. I co tutaj daje jeszcze tak na potwory najlepiej? Dają buty, ale one dają mało tych potworów. No ale dobra, ulepszmy to sobie. I na plus 3 udało się i już nie mamy tęczowych pereł, więc idę je sobie dokupić. Miałem tych pereł jeszcze trochę na ninja, więc lecimy dalej, buciki na plus 4. Nie udało się, 65%, nie udało się, nie udało się, nie udało się. Super. I skończyły nam się zwoje. A czy mam jeszcze tęczowe perły? Mamy 6 sztuk, więc teoretycznie na plus 5 jeszcze możemy mieć próbę. Tylko, że muszę dokupić sobie na szybko. Tak, z jedną sztuką magicznego kamienia, bo po prostu nie mamy. I zrobimy jeszcze jedną próbę. Dobrze, że ta ninja mnie zawsze ratuje i tam był jeden magiczny kamień, bo po prostu nikt w sklepach nie wystawia tego pojedynczo, no bo w sumie i po co? Także wytworzymy sobie jeden starożytny zwój, jeden pradawny i próbujemy ulepszyć te buty znowu na plus 5, 55% i nie udało się. Także standardowo lecimy sobie na Chena, zobaczymy w jakim czasie mi się go teraz uda zrobić z całym tym odpałem i zobaczymy się prawdopodobnie na głównym bossie, żeby zobaczyć też damage. Bijemy w Chena teraz 500 kg, także damage zwiększył się mocarnie. Podmieniłem tylko te pierścionki tak naprawdę i doszło jakieś 50 kg damage'u, także no to jest dużo. A w tym odcinku wczoraj nabiliśmy jeszcze 320, ale to wtedy nie miałem żadnego odpału walentynkowego i nie miałem też wierzchowca, także no jest, teraz jest to postać mocarna z tym całym odpałem. Wczoraj robiliśmy chyba 7 minut 17 sekund, coś takiego, więc pobiliśmy czas o jakieś 15 sekund, nie jest to dużo.
ale damage się zmienił mocarnie. Chciałbym zejść poniżej 7 do zatyczenia, ale jednak to ciężko będzie już zejść jeszcze niżej, bo tak naprawdę większość czasu na czenie zżera to piętro z metinami, a tam nieważne jaki się ma damage, to tak naprawdę leci to mniej więcej tyle samo czasu, bo tam to głównie polega na biciu mobów. Ale raczej wiecie jak to działa, więc nie będę bardziej tego tłumaczył. Także podsumowując, event walentynkowy jest naprawdę bardzo fajny. Film wstawię, czekajcie, który to będzie, sobota, to jest 17, także będziecie mieli jeszcze 2 dni eventu, także polecam zacząć grę w tym momencie, bo możecie sobie garnąć fajny odpał na tych walentynkach i to wam bardzo pomoże na początku gry szczególnie. No i tak samo jest do odebrania darmowy item shop na 3 dni, z tego co pamiętam, więc no to jest w sumie, tak jak w sumie na każdym serwerze event, to jest najlepsza pora, żeby zacząć grę, więc polecam zarejestrować się z linka, który macie w opisie. No i co, to by było na tyle. Szkoda, że tutaj nie jest jak na Valiumie ogólnie, że te skrzynki zostają po evencie, bo one by miały fajną cenę i można by było z tego zarobić. A tak to na tych eventach ciężko jest zarobić i tak naprawdę na tych eventach można po prostu ogarnąć sobie fajny odpał, dzięki czemu szybciej się biega dungeony, ale nie ma na przykład takiego dodatkowego zarobku z tych szkatułek. Także dziękuję wam za oglądanie, przypominam, żebyście zajrzeli w opis, wszystkie linki tam się znajdują. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak w ogóle jeszcze przed Akademią myślę, że będą 2 odcinki i potem no tego 1 marca już startuje Akademia, więc prawdopodobnie przeniesiemy się tam.